Mamy rybę. Dzisiaj jestem już nad wodą na innym odcinku rzeki Trosny. No niestety, ostatnio ryby nie dopisały, okonie nie chciały współpracować, dlatego postanowiłem dzisiaj wybrać się nad Trosnę poganiać zaklęciem. Jest mega piękne popołudnie. Słoneczko naprawdę smaży, no jest gdzieś, temperatura pokazuje jakieś około 30 stopni, być może w słońcu nawet i więcej. Słuchajcie, widzicie, jestem nad wodą, ale nie tu będę łowił, tu jest staro rzecze, a rzeka Trosna, która sobie tam płynie, właśnie tam gdzieś pójdę troszkę w górę rzeki, będę schodził w dół. Tam już dalej jest bardzo zakrzaczone i posiana kukurydza, więc na pewno trochę miejsc będę musiał opuścić, podejrzewam. Także pakuję się w wodery, aż powiem wam, ciary mnie idą, jak wyjdę na słońce. Tu jest dużo drzew, dosyć zacienione miejsce i bardzo przyjemne. No, mamy jeszcze dzisiaj taki wiaterek lekki. Słyszycie pewnie, jak te drzewa, tamte listki sobie szumią pięknie. Także troszeczkę jakby osłabia działanie tej temperatury, ale w woderach to jest tak, jakbym później z woderów jak wyskakuje, to tak jakbym wyszedł z jakiejś wanny przynajmniej. Także słuchajcie, ja się właśnie już szykuję. No i ponieważ dzisiaj tylko klenie, więc bardzo minimalistycznie się tu do tego nastawiam i szykuję. Jedno pudełko z przynętami, bo łowię dzisiaj tylko na woblerki. Także takie klemióweczki, pudełeczko z sobą zabieram. Tutaj jedno wędzisko, podbierak i oczywiście niezbędne akcesoria. Będę potrzebował fluorokarbon, agrafki, które już sobie do kamizelki spakowałem. Obcinaczki jakieś do plecionki fluorokarbonu mam, także kamizelka, podbieraczek, pudełeczko z przynętami, wędka i to wszystko, co dzisiaj zabieram ze sobą. Nie nastawiam się kompletnie na żadne okonie, tylko pleń mnie dzisiaj interesuje. No i mam nadzieję, że te ryby dopiszą. Okonie nie chcą współpracować, to może chociaż klenie. Zobaczymy. Także wskakuję w ciuchy. No i pchamy się w pierwsze krzaczory. Próbujemy się dostać jakiejś fajnej miejscówki. No i łowimy dalej. No dobrze. Zanim dojdę do pierwszego miejsca, sobie wybiorę tu przynętę, którą będę chciał obławiać ten rewir. I wiecie co, rozpocznę od smużaka. Dzisiaj jest naprawdę pogoda. Założę takiego robalka, smużaczek, bardzo fajny woblerek. No i zobaczymy, może zacznę od takiego czegoś. No i troszkę tych cukiereczków tutaj mam, więc będę... jest po prostu czym łowić. Założymy tego od razu, żeby nie wykonywać jakichś zbędnych działań nad samą miejscówką, bo mówię, te rybki, chociaż woda widzę jest troszkę mętna jednak i może te ryby nie będą tak płochliwe. Zacznę tutaj z tego miejsca, tylko to jest tak dosyć stromo. Nie chciałbym specjalnie jakiegoś hałasu narobić. To jest fajna miejscóweczka
Zobaczcie, jest tu fajne miejsce. Sobie. I mój drodzy, pierwsza miejscóweczka. Tu się ustawię pod tym brzeskiem. No woda brunatna, jest to samo co tam w górze. Dzisiaj jestem w takim bardziej odcinku dolnym. No woda jest zmącona. Jaki to będzie miało wpływ na te kleniki, no to się okaże. Ale słuchajcie. O. Czy będą ryby? Poblerek pięknie pracuje. Smuży elegancko. Super. Ale. Czy uda się jakiegoś klenia zainteresować dzisiaj, sprowokować do brania? No niestety ten mój ostatni wypad skończył się tylko jednym braniem, jednym okąkiem, który spadł, a tak okonie jeszcze nieaktywne. Trzeba będzie jeszcze troszkę pewnie poczekać, aż może odpalą na tej rzece. Ale już powiem wam szczerze, dawno nie byłem na kleniach i dlatego nie zastanawiałem się długo, powiedziałem, że w taką pogodę jak dzisiaj nie będę targał ze sobą ekwipunku jakiegoś wręcz militarnego, bo tych przynęt tego wszystkiego biorę tylko woblery. Lekki dzisiaj spacer, akurat na klenia to jest super. No i będziemy próbowali gdzieś tam przejść kawałek tej wody, obłagać. Tam drzewa, tu drzewo, naprawdę idealna miejscówka kleniowa, słuchajcie, o kurde, ale, no niedobrze, niedobrze, ajajajajaj, a kurde, No niedobrze, moi drodzy. A dosyć, ale mi zniosło. Kurde, mogę mieć problem. To już meta spalona, ale kurde, wobler, i to na płytkiej wodzie, tam jest płytko. Kurde, na jakiejś trawce. Kurde, no szkoda, bo piękny, fajny woblerek, świetnie pracował, ale boję się, że kurde, chyba nie ma szans go odczepić. No nie. Zerwane. Kurcze pieczone, no. Dobrze, moi mili, zestaw już uwiązany. Pora na kolejnego woblerka z mojego pudełeczka. No niestety zmniejszyło się. On był taki bordowy. No fajny ten woblerek. Miałem dwa, niestety drugi też właśnie został w wodzie.
Spróbujemy na takiego czarnego chrząszcza. On mi dawał też brania i ryby. I na razie powierzchniowo. Także taki chrząszczyk. I niestety, ale ta miejscóweczka już jest tutaj spalona. Troszkę narobiłem, że tak powiem, takiego szumu, hałasku. To jest próbę odczepienia tego woblera. Założymy przynętę na grawkę i idę dalej. Przede mną jest kawałek, nie wiem czy go zdążę dzisiaj obejść całego, ale przede mną kilka ciekawych miejsc, także zobaczymy, mam nadzieję, że jakaś rybka zechce w to uderzyć. Przejdziemy tu kawałeczek. Patrzcie tutaj, jakie to są samosiejki. One były malutkie, jak one szybko wyrosły. Kurczę, jak ta woda się przez te ileś miesięcy zmienia z roku na rok inaczej, to po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. Muszę tu uważać. Żebym się nie skąpał. Tu jest taka bobrowa. Może się mi uda tutaj wejść troszkę. Zobaczymy. Ta woda jest tu taka dosyć zmulona. Muszę sprawdzić, żebym się nie zmoczył. I tu jest, słuchajcie, idealne. Tu miałem kręgę w tym miejscu. Tutaj mogę się spodziewać jakiejś fajnej rybki. Tylko żeby zechciała wziąć. Zobaczcie, tutaj ta roślina się kładzie. Tutaj idealne schronienie dla kleni. Idealne. Z tego mogą wychodzić naprawdę piękne kluseczki. Z tych takich zielsk one leżą, bo tu dość nurt jest taki mocniejszy niż tam w górze. O. Kurczę. No tutaj jakieś fajne branie. Było branie, słuchajcie, ale mi walnął. Ale mi walnął. Było pierwsze branie. Pierwsze branie. Był atak. Powtórzymy. Słuchajcie, wyszedł, ale wyszedł, szkoda, że o, tu z tego warkocza, ale przyładował pięknie, szkoda, że ajajajajaj, tu jakaś dobniczka stoi, pierwszy atak dzisiaj, mówię, że tutaj rybę, o, coś tam atakuje. Będziemy rzucać. Kurde, znowu, słuchajcie. No coś wali, ale kurde, nie chce się zaciąć. No jest, drugie wyjście było, kurde. Słuchajcie, drugie wyjście. Jest tu ryba. Ja go w tłumu podprowadzę teraz. Muszę. Albo nieduża ryba. Znowu. Kurde. Słuchajcie, no mam jakąś rybę, ale już trzy razy. Kurde, jeszcze się tu mi poplątało coś. No kurde. Muszę kucnąć. Powiem wam, no coś się tutaj wydarzyło. Tak.
moi drodzy, taki handmade własnej roboty, dawno na nie nie łowiłem, porzucamy, a nóż widelec. Może przyszła pora, żeby go odczarować. Jak ma coś wziąć, to konkretnie niech przyładuje, nie? A co? No to słuchajcie, własny handmade rzucamy do i włączamy do akcji. Mamy rybę. Jest. Jest jakaś ryba. Słuchajcie. I to będzie okonek. Ha, ha, ha. Słuchajcie, mamy. Jest ryba. Na handmade'a własnej produkcji, słuchajcie. Kiedyś wykonałem takie woblerki. Popatrzcie. Taki 22-3 centymetrowy garbusek. Nastawiłem się na klenia, a wychodzi taki okonek. Ha, ha, ha. No jest. Uderzył. Super. Fajnie. Rybka. A gdzieś tu trawkę wpadł. A, poszedł. Tutaj woda jest. Dobra. Dobra, idziemy dalej. No to mamy pierwszą rybę dzisiaj. Nie jest to klenik, ale jest to konek na mojego chrząszcza. Także na chrząszczyka siadł okonek. No idziemy dalej szukać kleni. Słoneczko sobie zachodzi, jest już godzina 20, moi drodzy, kończę to wędkowanie, tą wędrówkę wzdłuż rzeki Prosny. Naprawdę bardzo dziko, pozarastane miejscówki, trudne dostępy. No niestety, kolejna wyprawa, bo druga w ciągu dosłownie 3 dni, wtedy kiedy biegałem za tymi okoniami w tej pierwszej części tego filmu, jak widzieliście, no nie był to udany dzień. Jedno branie zaliczyłem, wówczas spadł mi ten okonek. Niestety dzisiaj podobnie, aczkolwiek jedna ryba wyjęta, ładny taki sportowy okoń. No niestety kleni dzisiaj nie było, ale jeszcze raz powtórzę, 3 brania w jednym miejscu miałem. To były takie naprawdę takie skubnięcia, bym powiedział, szarpnięcia za tą przynętę. Tak jakby ta ryba coś podskubała sobie tego woblera, nie do zacięcia. Także poza tym przeszedłem naprawdę fajny kawałek tej wody, fajny odcinek, naprawdę bardzo interesujące miejscówki. No i niestety żadnych innych wyjść nie było. Także widzicie, rzeka bywa bardzo kapryśna. Wybrałem się na nią, chciałem sprawdzić, co się dzieje, czy nie przegapię jakiegoś momentu. 2 dni, 2 gatunki ryb, które celowałem. Jak widzieliście dzisiaj,
bez tego plecaka, bez tej masy przynęt okoniowych, tylko pudełeczko pod klenia. Taki naprawdę fajny, lekki spacerek, nie męczący mimo dzisiejszej takiej wysokiej temperatury. Nawet powiem szczerze, że się nie umęczyłem. Troszeczkę tam sobie wcześniej powchodziłem do wody po kolana, także takie było też swoiste chłodzenie. No, także ogólnie czas spędzony nad wodą zawsze jest bezcenny. No szkoda, szkoda, że jakiś konkretów nie udało się Wam pokazać, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie zobaczycie piękne ryby na moim kanale. Ja nie rzucam rękawicy, nie poddaję tej walki. Różne przede mną wyprawy, łowiska, także myślę, że będzie się działo. Ogólnie bardzo, powiem Wam, trudny sezon. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten trud, ten mój wysiłek docenicie tą łapką pod filmem. No a nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeszcze raz dzięki wielkie, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie.